Kontynuujemy na historię z Radha Kund, z Radą i Kryszną. Dzisiaj historia o tym, o Radhice i Kobrze. Czasami pielgrzymi, którzy przybywają do Radha Kundy i słuchają o tych niezwykłych, poruszających historiach z Radą i Kryszną, zadają takie pytanie w takim niewinnym nastroju, czy w dzisiejszych czasach też jest możliwe, aby zobaczyć, widzieć te wszystkie niezwykłe zabawy czy igraszki boskiej pary. Odpowiedź na to jest następująca. Tak, możesz to widzieć, z pewnością możesz to widzieć. Radha i Kryszna są tutaj cały czas i nawet dzisiaj radują się swoimi igraszkami w Radha Kundzie i w całej Wrajamandali, ale musisz posiadać specjalne oczy, aby móc to zobaczyć. Pismo Yamala mówi, że mówi w ten sposób: Vrindavanam parityajasya kvacit naiva gacchati. Bhagavan Sri Krishna nigdy nie stawia nawet jednego kroku poza Sri Vrindavan Dham, czyli nie opuszcza go nawet na jeden krok. Śrimad Bhagavatam także potwierdza, że wieczną obecność Kryszny w tym miejscu poprzez używanie wielokrotnie czasu teraźniejszego w opisie zabaw Kryszny. Dla przykładu w pierwszej pieśni, w 10 rozdziale, 26 wersecie znajdujemy takie stwierdzenie: Aho alam panyatamam madhorvanam svajanmanam chakramanena chanchati. Mieszkańcy Hastinapury, czyli obecnego Delhi, powiedział: Och, jak niezwykle błogosławiony jest kraj Mathury, czyli Madhorvanam, ponieważ Sri Krishna pojawił się w nim i ciągle wykonuje różne wspaniałe czyny tam. I tutaj czasownik anchati jest użyty w czasie teraźniejszym, aby oznaczyć i zwrócić właśnie szczególną uwagę na to, że zabawy Kryszny we Wradży mają wieczną naturę. Słowo anchati oznacza, że on porusza się po danym terenie. I to także może oznaczać, że on honoruje. Zatem w tym sensie to oznacza, że Kryszna honoruje Vrajavasi poprzez ciągłe bycie obecnym w Vrajabhumi, czyli w okręgu Mathury, czy w okolicy Vrindavany. W podobny sposób czwarta pieśń Śrimad Bhagavatam, 8 rozdział, 42 werset, wspomina w ten sposób: Punyam Madhuvanam Yatra Sanityam Nityada Hare. Co oznacza, że las Madhuvana jest najbardziej niezwykły, ponieważ tam najwyższy Pan Hari jest obecny zawsze. W podobny sposób 10 pieśń Bhagavatam, 1 rozdział, 28 werset mówi w ten sposób: Madhura Bhagavan Yatra Nityam Sanihito Hari, że Pan Hari jest zawsze obecny w Mathurze. I także w 10 pieśni, w 44 rozdziale, 13 wersecie znajdujemy takie stwierdzenie: Gach palayan saha bala kvanayam scha venum vikredayan chati. Co oznacza, że pełne kultury kobiety, damy z Mathury, powiedziały: Kiedy radujemy się różnymi zabawami Kryszny i pragniemy jej ujrzeć, wtedy Kryszna wibruje swoim fletem pewną melodię i on oprowadza, czy towarzyszy swoim krowom i jest wobec, i to wszystko dzieje się w obecności Balaramy. Zatem Sri Krishna pokazuje dwa rodzaje zabaw, czy igraszek w tym miejscu i nazywamy je widocznymi i niewidocznymi. Czyli prakata i aprakata. Około 5000 lat temu Kryszny
Historie zabawy Kryszny we Wryndawanie były prakata, czyli widziane. To znaczy, że one były widoczne dla wszystkich, zarówno dla wielbicieli, jak i dla niewielbicieli. A dzisiaj sytuacja uległa zmianie i historie zabawy igraszki Kryszny we Wryndawanie są aprakata. To znaczy, że nie są widoczne dla zwykłego człowieka. Możemy i nie możemy widzieć. Znaczy, kto może i kto nie może widzieć czynności czy zabaw Kryszny we Wryndawanie, jest wyjaśnione bardzo fajnie w Chaitanya Charitamrycie w pierwszej części, w piątym rozdziale, w wersetach od 20 do 21. Chintamani bhumi kalpa vriksha mayavana charma chakshe dekhetare pranchane rasama. Kraj, czy ziemia Wryndawany jest klejnotem, jest kamieniem filozoficznym, Chintamani, a lasy, które tam rosną, są, składają się tylko i wyłącznie z drzew kalpa wryksza, czyli drzew, które spełniają wszystkie pragnienia, ale materialne oczy widzą to jedynie jako zwykłe miejsce. Premanetre dekhatare sarvu svarupa prakash gopa gopi sange yanha krishnera vilas. Ale posiadając oczy okryte boską miłością, ktoś może ujrzeć prawdziwą Wryndawanę, gdzie Kryszna jest wiecznie obecny i raduje się zabawami ze swoimi przyjaciółmi, chłopcami, pasterzami i z pasterkami. W konkluzji możemy dojść do wniosku, że Radha i Kryszna i ich wieczni towarzysze są zawsze obecni we Wryndawan i smakują zabawy miłosnej radości nad Radha Kundą i we wszystkich innych miejscach we Vrajadhamie. Ale jeśli ktoś posiada ten specjalne oczy miłości, czy oczy pokryte miłością, czy takie oznaczone pewnego rodzaju, można powiedzieć, balsamem miłości, wtedy może widzieć te historie i zabawy nawet dzisiaj. 500 lat temu nad Radha Kundą mieszkał pewien wielki wielbiciel. Jego imię było Shira Sanatana Goswami Pad. I pewnego dnia on spotkał swojego młodszego brata, Rupę Goswamiego, nad Radha Kundą i zapytał go: Rupo, co ci się napisałeś? Ponieważ Rupa był pisarzem, pisał różne książki i poezje, w związku z tym to pytanie było naturalne. I Rupa Goswami Pad przeczytał pewien werset, który napisał i z poematu, który skomponował, i jego tytuł był Chatupushpanjali. Navagorachana gaurim praverende varam varam mani stavaka vidyoti vene vyalangana bhanam. Hej, Vrindavana Shvari Radhe, ja ciągle ofiarowuję tobie mój szacunek. Twój błyszczący złoty, twoje błyszczące złotem ciało, czy błyszczące takim kolorem roztopionego złota ciało, jest tak świeże jak goraczana. Nie wiem, co to jest goraczana. I wygląda tak pięknie, jest tak piękne, przykryte tkaniną, która posiada atrakcyjny kolor błękitnego lotosu. A na szczycie szczyt twojej fryzury, czy szczyt twoich włosów jest zdekorowany wspaniałymi klejnotami, które wyglądają, jakby pojawiały się jako klejnoty umieszczone na głowach węża, samicy węża, w taki specyficzny sposób. I słysząc to, czy takie jest znaczenie tego poematu, czy tego wersetu, słysząc to, Shri Sanatana Goswami Pad odparł: Rupo, nasza Swamini Radhe jest skarbem
jest źródłem skarbów, wszystkich, jest źródłem wszystkich dobrych cech. Radika jest bardzo delikatna, słodka i czarująca. Radika jest najbardziej ukochaną Siamy. Zatem w jaki sposób możesz porównać jej ją te jej włosy do takiego trującego, pełnego trucizny węża? Sierupa uśmiechnął się i pokornie odpowiedział swojemu bratu, że pójdzie, posłucha jego sugestii, spróbuje to ująć jakimiś innymi słowami. Sanatana Goswami nie mógł myśleć, nie mógł myśleć niczego innego na to, czy jakieś odpowiedzieć nic na to. Zatem on oddalił się, aby przemyśleć całe zagadnienie. Kiedy dostał się na zachodnią część Radhakundy, wtedy Śrila Sanatana Goswami zobaczył niezwykłą rzecz. On zobaczył Shridhi, czyli Radharani, siedzącą na huśtawce, która była zawieszona na gałęziach drzewa kadamba, takiego wielkiego, wielkiego drzewa kadamba, i ona ją obmywała bryza świeżego powietrza, która nadciągała z nadkundy. Była otoczona pszczołami i bąkami, które w bardzo miły sposób bryzyczały, i wokół roznosił się niezwykły zapach dojrzałych kwiatów kadamba, i ten zapach rozprzestrzeniał się w całym powietrzu w tym miejscu. Saki popychały ją tam i z powrotem na tej huśtawce, huśtały ją i śpiewały przy tym wspaniałe melodie i śmiały się radośnie. I będąc bardzo zadziwionym, Śrila Sanatana zobaczył w pewnym momencie czarnego węża z czerwonym klejnotem na swojej głowie, który ten klejnot był błyszczący, i on i ten wąż rozszerzył swoją głowę. Zatem on znalazł się w miejscu jej włosów. I ponieważ przestraszył się, że Rada może zostać ukąszona przez tego węża, który był jadowity, przez jadowitego węża, Sanatana zaczął biec w kierunku Radhiki, krzycząc: Radhe, Radhe, uważaj, tutaj jest czarny wąż za tobą i on znajduje się we swoich włosach. I kiedy on podszedł bliżej, w tym momencie nagle stracił tą wizję. Tam nie było Radhy, nie było Saki, nie było huśtawki. On upadł na ziemię, zaczął płakać w radości, ponieważ przeżył takie niezwykłe doświadczenie. I ponieważ jego serce było całkowicie czyste i pozbawione jakichkolwiek materialnych pragnień, Sanatana Goswami zrozumiał, że to była wizja Nitya Lili, czyli takiej wiecznej zabawy, wiecznej rozrywki, wiecznej igraszki Rady. I Rada huśtała się na huśtawce, to się nazywa Julanyatra, taka Julanlila, taka rozrywka, czy taka historia nazywa się Julanlila. I on zobaczył po prostu tą zabawę, tą lilę. I taka jest moc Vrajadhamy i bezprzyczynowa łaska Karunamayi Radhiki. I ta zabawa, ta historia miała miejsce około 400 lat temu. Ale nawet dzisiaj czyści wielbiciele Pana mogą widzieć takie historie z Radą i Madhawą, udając się nawet obecnie, nawet dzisiaj nad Radhakundę. Ponieważ Bhagavan jest bardzo łaskawy i posiada wiele uczucia dla swoich kochających sług. Dlatego też Śri Krishna jest znany jako Bhaktavatsala, co oznacza ten, który jest łaskawy dla swoich właśnie kochających sług. I aby rozwiązać ten dylemat, który posiadał Sanatana Goswami, i aby wesprzeć to, co napisał Rupa, Śri Krishna osobiście zaaranżował to, że ta historia, to wydarzenie stało się widoczne dla Sanatany. To
To także udowadnia to, ta cała historia udowadnia to, że Radha i Krishna zawsze odwzajemniają miłość, którą posiada ich czysty wielbiciel. I kiedy powrócił do swojego brata, to z Rupy Śrisanatana Goswami odparł. Powiedział mu: Rupo, słuchaj, jest najbardziej niezwykła rzecz, jaka mi się wydarzyła. Kishoriji, czyli Radharani, właśnie pobłogosławiła mnie bardzo niezwykłym darszanem, czyli wizją. Widziałem Radhikę, która huśtała się na huśtawce i była huśtana na niej przez saki, swoje służki. I wtedy nagle ja zauważyłem taką błyszczącą czarną kobrę, na której głowie znajdował się wielki klejnot, i ona spinała się po polecach Radharani, aby dostać się do jej włosów. I w tym momencie, jak widziałem to, ja zrozumiałem, że twoja poetyczna metafora jest doskonała. Zatem nie masz potrzeby, aby ją poprawiać czy korygować. To miejsce, w którym Śrisanatana Goswami widział darszan czy wizję, bo miał darszan czy wizję Radhiki na huśtawce, nazywa się Julantala. I dzisiaj jest to oznaczone, to miejsce jest oznaczone kamieniem, którego struktura przypomina odwróconą literę U. I to miejsce znajduje się w zachodniej części, nad zachodnim brzegiem Radhakundy, tuż naprzeciwko starej świątyni Radha Krishna Mandir. Mam nadzieję, że może znajdę to miejsce, ponieważ nigdy nie widziałem tego miejsca, także spróbuję przy najbliższej okazji odnaleźć. I w ten sposób kończy się właśnie ta historia o Radhice i kobrze, a następnym razem opowiem historię o tym, jak Radharani zaskoczyła Akbara, czyli cesarza mugolskiego, ale o tym usłyszycie następnym razem. Jai Jai Shri Radhe.